Bardzo się cieszę, że ta umowa, która obowiązuje między klubem a Stowarzyszeniem Inicjatywa Arka, została aneksowana. Są większe środki finansowe na działanie stowarzyszenia, więc na budowanie tych podstaw piramidy sportowej. Chodzi o szkolenie najmłodszych. Jest to naprawdę ważne i do tego między innymi było potrzebne zwiększenie środków dla funkcjonowania stowarzyszenia. Suma, która będzie przeznaczona teraz przez spółkę na stowarzyszenie, na szkolenie tych młodszych roczników, jest trzykrotnie wyższa. Będziemy mogli stworzyć lepsze warunki do treningu przez zatrudnienie dodatkowych trenerów. Będziemy mogli zatrudnić trenerów do nowych roczników, czyli do grup tak zwanych B. Jeżeli chcemy poszukiwać w przyszłości dobrych piłkarzy, którzy zagrają w Ekstraklasie, musimy jak najszerzej rozejrzeć się dookoła, poszukać chłopaków o najwyższych talentach. Ale też ze świadomością, że ci, którzy niekoniecznie zostaną wyczynowymi sportowcami, mogą trenować pod bardzo profesjonalnym okiem, pokochać do końca piłkę nożną, ale też po prostu być sprawniejszymi, zdrowszymi, co naprawdę samo w sobie jest ważną inwestycją w młodzież. W ramach struktur stowarzyszenia szkolonych jest ponad 300 chłopców. Wiadomo, że im większa podstawa, czyli im więcej tych chłopców szkolnych jest na dole, tym ta selekcja może być skuteczniejsza i z matematyki wynika, że im więcej do sita wpadnie, no to tym większa szansa jest, że bryłkę złota w tym sitku znajdziemy.